Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Drako, widzimy się w kolejnym odcinku Dungeons Minecraft. Tak z dupy strony trochę powiedziałem, jest numeryczek. Jo, jestem, cześć, wpadłem do dziury. I patrzcie jakie mamy speedowe buty, po prostu piękne, beautiful. Subcio. Tak, kto nie widział poprzedni odcinek był u Eryka, bo zresztą widzicie jaka ferajna za nami tu biega. Mamy swoje pieski, mamy peleryny i mamy... kurczaczki. Tak, i dzisiaj idziemy, słuchać, tak sobie myślę, że u mnie zrobimy błotniste bagna, co na to Eryk? Pokaż, muszę zobaczyć. Błotniste bagna. Czy wolisz jeść dynie? Myślę, że tak. No ja wolę, żeby u mnie były dynie. U mnie będą dyniowe pastwiska, to u ciebie błotniste bagna. Dobrze, to mamy wyliczankę. Nie wiem, co to znaczy. Poczekajcie, zaleca nam moc 16. Mamy moc drużyny 17, Eryk, to mamy jeden więcej. No widzisz? Chyba dobrze, nie żadnego filmiku. Będą tej te wiedźmy. Lubisz wiedźmy? Ja nie lubię wiedźm. Nie, nie lubiłem. A i w ogóle, bo dzisiaj tak mogę się też, że tak powiem, otworzyć na to, co piszecie. O, jest filmik. To zaraz wam powiem. A coven of wicked witches live at the heart of the sinister swamp. They conjure up all manner of brews to empower the arch illager and his ever-growing army. If you don't find and defeat those witches, the illagers will be unstoppable. But tread carefully. The swamp is home to many horrors. To my! Patrz, to my jesteśmy na bagnach! Czujesz to? Tak, dokładnie, to my. Ale wiesz co, mi się filmik nie wyświetlił. Nie wiem, naprawdę nie ogarniam czasem tego. Aha, to ja miałem filmik, był dosyć ładny. Były wiedźmy, które mamy pokonać. I wracając do mojego pierwszego... mojej pierwszej myśli, że tak w przyszłości będzie zwykły Minecraft. Bo się pytacie o zwykłego Minecrafta, będzie zwykły Minecraft. Proszę bardzo, jestem dobry. O. Jesteś wspaniałomyślnym dracusiem, naprawdę. A będziesz oglądał u mnie Minecrafta? Miałem ci pytanie, nie odpowiedzieliśmy na pytanie. Wiesz co, nie słuchałem cię. Jeszcze raz, powtórz, please. Skoro mnie nie słuchasz, więc odpowiedź chyba brzmi nie. Ale słuchajcie, przeżyję to. Ważne, że wy będziecie. Mam nadzieję, że piszcie w komentarzu, czy chcecie zwykłego Minecrafta. Chcecie? Chcecie? Chcemy! My tak, będziemy oglądać, a Przemku, a powiedz, co będzie w tym Minecrafcie, zachęć mnie. Nie mogę powiedzieć, zostaje mi co, ale generalnie nie będziecie, słuchajcie, nie będziecie zanudzeni. Tam będzie, słuchajcie, się działo tyle rzeczy, tam będzie tyle piękna, tyle wszystkiego, że ałasz mi, słuchajcie, coś spadło z biurka. Ten mały gnom był, widziałeś go? Nie zdążyłem zauważyć, bo żeś go rozdupczył. Słuchajcie, jesteśmy tacy chyba dokuksani, silni, tak mi się przynajmniej wydaje, co ty myślisz o tym? No tak, bo ja mam 12 level. Dlaczego masz 12 level? Za ostatnią misję dostałem. Ty grasz pobocznie pewnie. Nie gram pobocznie, ale znaczy pobocznie... Ciężko to nazwać, ponieważ przeszedłem jedną misję, żeby trochę ogarnąć na poziomie trudniejszym. Ale dlaczego grałeś tą postacią Halo Bombel? Zaraz się pogniewamy. Spokojnie, spokojnie, to nie tak dużo. Ej, no nie ma grania Halo. Ej, słuchajcie, piszemy teraz skargę u Eryka, znaczy na Eryka. Nie gramy poza nagraniami Halo, ma być... On po prostu chciał być lepszy ode mnie, wiecie, w każdej grze jestem lepszy, najlepszy. Oczywiście, że tak, chciałem być lepszy od Przemka, Przemek tego nie może przeżyć. Wiedziałem, że będzie taka reakcja, wiedziałem. Ja wiedziałem, że się cieszę, dobrze, że mi się przyznałeś, bo generalnie, wiecie, Eryk jest... Musi po prostu, musi być lepszy, żeby nie przeżył właśnie, jakby był nie najlepszy. A dobra, nie się cieszę, że go lubię, chyba. Chodź jeszcze przez chwilę, okay. Słuchajcie, jak, słuchajcie, dopóki jeszcze są odcinki z Erykiem, to znaczy, że się lubimy. Tak przestanie być Eryka na mój. A później może być różnie. Tak, wiecie, w tym sława, fajne pieniążki. No, jak już Przemek będzie sławny, to mnie zostawi. Gdzie żeś polazła? A tu. Szukam skrzynek. Dobra, doleczu się. Zlecz się na nogi, bo na głowę za późno. Patrz, jakiego speed, o Boże, Eryk jest... Eryk jest śniesz, niech tam się z nim napierdziela, halo. Dobra, ja to tak na spokojnie, zjem sobie jabłuszko. Skąd wiecie, że ma tam jabłko? Ty patrz jaki... Jaka walchiria waleczna, ja pierdoczę. Gdzie? Ej, a po co ja nauczyłeś się już punkty umiejętności rozdawać? Skoro taki cwaniak jesteś? Czary? Tak. Wiesz co, tak, już ogarnąłem ten system przedmiotów i ogólnie to jest tak, że niektóre przedmioty są niby lepsze, ale na przykład nie mają drugiego poziomu czy trzeciego poziomu magii, więc niekoniecznie opłaca się w nie iść. Slimik! Więc na razie sobie daję z tym spokój i jeszcze nie rozdawałem, ale są naprawdę mega czasem są te czary do rozdawania na te przedmioty, że na przykład większe obrażenia,
nie zrobię. Albo że błyskawica się pojawia wraz z uderzeniem i zadajesz obrażenia od elektryczności. No, mega są niektóre. Ale to wszystko zależy od przedmiotu, który masz. Jeb. Ja lubię slimy. Generalnie pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem slimy, słuchajcie, to było jeszcze wieki temu, jeszcze... Nie! Grałem w... Tak, Eryk umarł. Grałem w Minecrafta na jakichś, słuchajcie, alfa, beta. W każdym razie były już slimy w jaskini. Słuchajcie, pamiętam, że musiałem włączyć sobie Peaceful, bo się bałem slimów w jaskini, bo one tak fapały i nie wiedziałem, o co chodzi. Ej, jak się odrodzić? Halo? Nie wiem, za 30 sekund ci pomogę, chyba że ja sam umrę. No właśnie, nadejście nocy zada obrażenia znajomym za 17. Zaraz, chyba musisz mi pomóc. Wiem, ale nie wiem, czy ty leżysz. O, czekaj, tu żeś se fiknął. Czekaj, muszę rozdupczyć te slajmiki. Weź won, psik. Jeszcze pan mi tu przytmie. Ja pierdzielę, czekaj. Ej, o co kamon? Wow, ty bijesz mnie. Ty, wszyscy bohaterowie polegli, o co chodzi? Chyba, a patrz, mamy w ogóle totemy jakieś, takie trzy. Ej, zostało żyć drużyny. Dobra. Czyli nasze śmierci są połączone? Nie, jest chyba jako jedna, bo mam jeszcze trochę. Together życia. Dwa. No, to dobrze. Czyli no. Ty umarłeś i liczy się, czy ja mogę umrzeć 3 razy na przykład. I ty też. A właśnie wydaje mi się, że nie. Że możemy... Czy generalnie myślę, że wezmę cię i wskrzeszę następnym razem trochę szybciej, tylko postaram się jednak nie ubierać. Umierać, znaczy nie ubierać. No dobra, postaram się, zrobię co w mojej mocy. I nie chcę nic mówić, ale skoro masz 12 level i umiesz już tę grę, to powinieneś dobrze grać. No ale widziałeś, ile ich było, rzuciłem się po prostu na nich, a ty uciekłeś. Ja nie uciekłem, ja po prostu zadawałem obrażenia innym wrogom. Uważaj, nic tam! O, weź mnie podnieś, teraz pokaż, jak się podnosi. Dobra. Ale ci życie jedzą. Merci beaucoup, ty jesteś najlepszy, najwspanialszy. Wiem. O, pieska w ogóle wrzucę, bo mam go całkiem spoko. Jezu, te wiedźmy są okropne, kurczę, jak one mi smrodzą, krykają, puszczają te bąkije swoje. O, sio, psik. Oho. Dobra. Nie mam szczał, Eryk. No to uważaj. O, tutaj są, chodź. O, widzę. Ej, powiedz mi. Bo ja tak teraz tak sobie patrzę, my żadnych skrzynek jeszcze nie otworzyliśmy. No, wiem. Czekaj, bo ja czekam na uleczonko. Dawać. Jest, mam. A wiesz, że możemy się leczyć właśnie together, jak jesteśmy koło siebie? Nie pomyślałeś? Nie. A widzisz, że mnie serduszko boli, bo złamane. Ale to potką się uleczy, wiesz o tym, że można? Wiem, że mogę, ale nie mam na razie, mam... A ją zablokowaną, dobra. Tak. Te slimy są, kurczę, przebrzydłe, przeokropne. Potrzebne zapatrzenie? Czego ja znowu nie mam? Zaproszenie. A nie, zaopatrzenie. Też to masz? No. Ja bym może dostałem jakieś... Chodziło. Nie. Nie. Dziękuję. Nie ma tak, wiecie, rozmawiać z sobą. Co ty robisz? Poczekaj, włączę mapkę. Tutaj, wiesz co? Chodź tutaj. Nie. Jednak dobra. Nie? Czego te wieśniaki są strasznie silne? Tutaj, tu. Czy są tu jakieś te... Czy są jakieś skarby? Bo ja lubię skarby, a tu nie ma skarbów. Dupa, Jasiu, Pierdzistasiu, idziemy na górę. Nie widzę. No to sorry, Dolores. O, tutaj jest szmaragd. Szmaragdy i diamenty. Diamenty, parararara. Tutaj nic nie ma. Ale musiałem sobie, wiecie, szczelić. Tutaj, słuchaj, tylko jak to odblokować? Czekaj. A, jeszcze musimy gdzieś jedną tą znaleźć. Tutaj coś mamy na pomarańczowo, chodź tu. No, dwie. O, to słuchajcie. Trzeba zrobić. Opryśnij tam sobie. To. O, idealnie otworzył mi, słuchajcie, przejście. Wchodzę, niszczę i sobie narabić, czy zrobię. O Boże. Biegnę do ciebie. Boże, małe te... Są straszne. Przemku. Dlaczego strzelasz z dwóch strzał? Bo mam taki łuk. Obudź się, Przemku, co ty robisz? Nie ma spania. Słuchajcie, padamy ostro, ale okej. Okay. Ja lubię mieć spanko. Czemu ty mi nie pisz do mnie teraz? To ty piszesz. A, bo ja W klikam, a nie mam nic podwój, dlatego, bo chciałem sobie tak zrobić. O, chodź do czaski. No dobra, to wchodzimy. O, jak to ładnie jest. I skrzynkę widzę jakąś. Ej, jak jestem wolny w ogóle z tym toporkiem. To jest nie fair wszystko, słuchajcie. On cheatuje w tę grę. Jak? O co ci chodzi? Jesteś lepszy w nią ode mnie. No i dobrze, tak to w ogóle byśmy przegrali. Enderman jest jakimś bossem! Czemu mam? Widzisz te kolory? Ej, jaki mam taki... O, mam tutaj świnkową tą skrzynię. Czekaj! Enderman! Pryknąłem go.
Jaki on jest dobry, jest chyba nasz pierwszy boss, przecież jest pies. Uuu, mam sztylety jakieś. A, ty tam walczysz z nim. Tak, ja tu robię, wiecie, mission complete będzie zaraz. Co to za jakiś łuk taki wielki? Wow, mam kuszę odrzutową. Dobra, dawaj, dawaj, wal go. Nie mam jak. Patrz, ile dostaliśmy skarbów. Słuchajcie, bo wiedźmusie się tu biją. Ale generalnie słuchajcie sobie koksy. Chodź jeszcze tam, byłeś tam na górze? Tak. I nic nie ma, dobra. Bryk, bum, jeb. Bum, o, hehe. Barabum, cs. Badum, cs. Co ja mam? Dostałem jakąś książkę. O, to jest dobra. A to jest jakiś legendary. Patrzcie, mam tak. O, i grzybki, nie pamiętam co robiły grzybki. O nie, to jest lepszy ten, zombiak. Czemu to po... Serce mnie boli! No to uciekaj stąd. Ty, Eryk, mam kuszę podwójną, jak ty. Teraz też jestem dobry. No widzisz. Przeraża mnie to, że dwa razy mocno. Poczekaj, bo ja dostałem jakieś te. Poczekaj, otworzę sobie. Bo ja mam jakieś sztylety, słuchaj. Też dostałem sztylety. Ale... Poczekajcie, ja chcę zobaczyć moje sztylety. Co to jest? Te sztylety. A może są lepsze? Lepsze są? No. Szybsze w każdym razie. Moje na pewno nie są lepsze. Wolę. Co ty robisz? Nie rzucaj dynamitem. Ej, bo w górę nas nie było. Eryk, wracamy. Czekaj, już włączam mapę. Tak, tam trzeba się przejść, bo tam coś może być ciekawe. Znowu się ten pojawił. Nie, są jakieś słabsze jednak. Tak. Ja się muszę... O Jezu. Biorę mojego miecza, bo miecz jest długi, a ja lubię, wiecie, tak z odległości, tak jeb, walnąć i raz po brządnie konkret, a nie tam się bawić z nimi. O. Co to? Czy te wieśki? Wieśki. O, teraz wieźmy na wieśmy będę mówił wieśki. Super, Przemo. Wieśki, wieśki, wieśki. Tarararara. Gdzie tutaj jest skrzyneczka dla mnie? Przepadła, nie zapłaciliśmy abonamentu i nie ma. Ej, bez sensu iść w takim razie tyle. Dobra, spierdzielamy jeszcze tam szybko na górę, trzeba zajrzeć, bo ja mam wrażenie, że tam na górze musi być jakiś skarb. O, to chodź dupa. Tu. Bo się nie zmieściłem w drogę i tak mi się wiecie troszkę. Umcy, umcy. Nie, tu Eryk na górę. Tu, tam, jest tam wracasz. Ale tam nas nie było w jednej odnodze, zobacz. Jedziesz? 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 No dobra, no to chodź. O, lecimy. I widzisz, tu jest skarb. Ja mam już 698 emeraldów. To dużo czy mało? Ja mam. O, jest skrzynka, widzisz? 49. Boże, dostałem jakieś berło. Ej, i są jakieś kły mrozu. Ej, ja to chcę. I one są świetne. Tak jak mój miecz. Znaczy toporek. Ej, ja biorę kły mrozu szybko. Patrz, co dostałem. Jakąś książkę mam. Bo nie umiem jej używać jeszcze. Dupa, wlazłem w jakiś bagno. Dobra, to teraz idziemy na dół. Będziemy tak sobie... Ja spróbuję te kły mrozu, co to jest. Pewnie będziesz mroził, zamrażał i w ogóle niszczył. Pewnie tak. One są dość krótkie. Jak robisz fikołka? Ale bajer. Tylko widzę, że tu, fikołka też na górę. Tak... Wiem, ale musiałem się tak, o, rozfikołczyć. Gdzie? Musiałem sobie zrobić... Kołka, bo bym nie przeżył, jakbym go nie zrobił. Jebu dubu, Eryk ginie, bo nie ma drutu. Pa, już ich zabiłem. Tam na dole. Jaka to jest długa lokacja z tego co widzę. Widzisz, tam mapa jak się ciągnie? Uczę, lepsza zbroja mi się przydała. O, tutaj chodź na dół, tu. I mi ukradł, co to za bezbożnik. No. Fajnie co zrobiłem! Ja stąd spierdzielam. Idę stąd. Pa! Gdzie tak lecisz? Idę, bo promocja w Macu. Jak ja Big Maca zjadł. No, ale ten to ma co chwilę zachcianki jakieś. Ej, naprawdę, zjadłem Big Maca, ja dawno nie jadłem Maca. Byś nie zjadł Maca, też byś zjadł Maca, kurde. Nie. Chodźmy do Maca, pójdziemy. Ej, trzy. Zobacz, co zrobiłem! Ej. Co zrobiłeś? Puściłem bączka. Potrzebne zaopatrzenie. Tam jest skrzynka, tu jest skrzynka, Eryk. A nie, dobra, jest coś tu napisane, dobra, nieistota. Zignoruj wiadomość o... o skrzynce, skrzynki tam nie ma. Czekaj, tego też pryknę, patrz jak ją pryknę, patrz. O, widzisz? Pięknie. Nie wiem, czy to jest nieśmiertelne, czy śmiertelne. To jeszcze raz. Nie chlaj tego. Podchodzę, słuchaj, jestem takim... trzy. Wiem, jak się nazywa, creeperem, krótkim na odległość. Dobra. Choć tam jest jeszcze kawałek mapy. Kawalutek i jest pusty, sialala, sialala. Jak ci się na padzie gra? Bardzo dobrze, mega mi się dobrze na padzie gra, jak już się nauczyłem, to jest super.
Też bym chciał grać na padzie, ale niestety pad mi nie działa. Nie wiem, o co chodzi. Właśnie. Dziwna rozbieżność jest na moim padzie. I gra nie chce grać się. A mam jakąś szatę przywołania. No to nie wiem, kurczę, też ciśniesz z tymi rzeczurami, a nic nie mam. Jestem tutaj sam alone i w ogóle gram bez niczego. A Eryk ma cheaty po prostu i cheatuje. Ja nie mam cheatu. Czekaj, gdzie teraz jest mapa? Mówi, to idziemy tu, Eryk. Chodź najpierw tam. Tu, tam? Dobra, to idę do ciebie. Mi się wydaje, skoro tam mamy iść ogólnie, więc niefabularnie chyba też trzeba iść, zobaczcie. Nie! Uwielbiam tego skilla. Masz taką książkę, bo też powinieneś dostać. Możesz dostać. Jaką książkę? No właśnie... Nie, poczekaj, aż zobaczę. To się nazywa. Żniwiarz. Nie mam żadnej książki, tylko ty ją dostałeś. A, widzisz, tu patrz, jak co robisz, żniwiarz. O, umieram. Umarłem! Oj, bąbelku. Bo one są silne, a ja nie umiem, jak są silne postaci. Dobra. Czuć się! Obudź się, dracusiek! Ja potrzebuję czasu. Ja nie jestem taki, wiesz, hopsiu pizzy. Bo mnie to trzeba być pogłaskać, wymyślać, wykiszać, proszę psami zawołać. Ej, może fajny tak... jestem. Na pewno się szybko je tłucze. O właśnie, piesek by się przydał. Że te twoje sztylety mówisz? No, patrz. Widzisz? Ja to nie wiem. One są dość krótkie, ale są szybkie. No właśnie, tak trzeba podejść, wiecie, rykiem zawadzić o krawędź potwora. Ach, no przykro. Myślisz, tu boss jakiś będzie? Skrzynka na pewno, ale... Ale ja sobie i tak wymienię na mój toporek. Toporek, toporek, toporek. Raz zaporządnie ich pieprznę po prostu. Zielony ma. To masz zielony. Toporek. Jest tu coś, tak na marne tu poszliśmy. Jest skrzynka, patrz jaka piękna. O Jezu, Jezu. Taka zwykła, tylko z... Czyli na marne tu przeszliśmy. Wow, jak dostała. Nie chodź w jej dymki, halo. One zabijają? No na pewno nie leczą. No, co nie, no nie na marne, coś tam zdobyliśmy. To parę emeraldów wpadło, słuchajcie. Pójdziemy, zaraz wydamy na jakieś, wiecie. Tam jeszcze na dół można tu zejść. O, myślę, że to skrzynka, to coś tu się świeci. Dobra, to idziemy. W takim razie mission complete trzeba robić. Tu byliśmy, nie? Tak. Tak, tak, i musimy iść tam na wprost. Jezu, nie mam pojęcia, słuchajcie. Tak dawno w gry komputerowe nie gramy, więc ja nawet nie wiem, o co chodzi teraz. Co my robimy, w co my gramy? Gramy w Minecraft Dungeons, jakbyś zapomniał. O. Nie wiem, czy to się zmarnuje, czy nie zmarnuje. Tak używam tego, wiecie, tak na pałę. No może zakinąć skill po prostu, jak pies. O, to są... Nie, to się chyba nie marnuje, tutaj się rzeczy tak nie marnują. A pokaż tego swojego ludzika. Jakiego ludzika? No to miałeś jakieś loda, jakiego dostałeś. No ale to tamto już używałem i to są te koziki lodowe. A, czy trzymać taką kozikę? O, tu jest wyjście z kryjówki. To robimy. A, nie skoczę tam, nie skoczę. Dobra, to nara. Dobra, czyli trzeba iść tędy. Letnie wiatry namiętności. Jup, 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 jup. O, nie mogę, o, mogę. Gdzie my jesteśmy teraz? Kurde, znowu się zgubiłem. I też powiedzcie, dajcie znać, czy wam ta mapa przeszkadza, jak ja tak, wiecie, jak co jakiś czas sobie ją puszczam na ekran. Bo generalnie mi ona jest bardzo przydatna, bo bez mapy to oczywiście się nie da iść. I zawsze się na nią patrzę. Ty korzystasz z tej minimapy? Tak, czasem z niej korzystam. Uważaj. To będzie boom. Spoko, byłem poza zasięgiem. Boże, bo mi pies umiera. W sumie życie mi też umiera. Weź tam się zresp troszkę. No życie tak wolno tak idzie, słuchajcie, nie wiem. Mam ten ósmy poziom, a to tak strasznie, strasznie wolno mi to człapie. Ile to o, małe gnomy! O, o, rzuciłem coś. No, TNT. Oła, jeb, but, kurcze. Pietka chyba swojego zabiłem. O nie. Ja muszę się nauczyć wydawać punkty umiejętności, bo ja tak bez punktów umiejętności jestem słaby. Ale punkty umiejętności tutaj są na narzędzia. Jak ja to mam zrobić, żeby być silnym? Nie masz chyba na postać, czyli ja tego jeszcze nie widziałem, żeby były na postać. Dajcie znać. Chyba wiecie. Wiecie, miejmy nadzieję, że wiecie, to nam sprzedacie tipa, ale mi się wydaje, że nie. Bo ja bym chciał być taki, być silnym takim, powiedzmy, wojownikiem, żeby jak walnę, to zabiję. O. Zaopatrzenie. Lebuś. Dobra, i co dalej? Tutaj idziemy. Ej, ja też mogę je otwierać. No hal, co ty myślisz? Że ja tylko jestem taki pro-elo wyrąbany w kosmos otwieracz skrzynek. Nie, ale chodzi o to, że jak to otworzysz, to później ja mogę otworzyć i to samo dostaję, co ty. A co dostać? Bez tego jakiegoś chleba? No chleba i strzały. Dobra. Oszczędzisz parę strzał, bo... O, chyba, że dostałem je wcześniej, ale o czym nie wiem.
Albo ja ci je zabrałem, to też jest możliwe. O, to jest skrzynka, Eryk. O. Dostałem strzałę. A, ty jak czy jestem bomber. Widzieliście, jak ja tam wrzem flas, teraz to nie wyjdę. Eryk, weź mi TNT tu jakiś wysać. Tędy chodź. Prędy. Tu! A, dobra. Boże, myślałem, że się zgubiłem. Myślałem, że się... Co to jest? Lecimy, o tam, tam jest jakieś zombiaczki są. Chodźcie do mnie, bąbelki. Ja sobie walczę, ja sobie wyprułem dupę dzidę, wiecie, gdzieś tam sobie poszedłem. O, dzień dobry. Idziesz sobie zjadać ola, świat? Ola. Nie, nie, jak tam nic nie dają, to nie idę. Dają coś? Właśnie tak się zastanawiam, czy tam iść na dół. O, fuck, już idę. O kurde. Lecz się. Nie rzucaj TNT, bo jak mi rzucisz TNT pod nogi. O, chyba dostałem. Nie kuś, nie kuś. Mam już kolejny poziom, aż 9. Patrz, gonię cię. Wow. A ty ile masz poziomu? Ja mam 13. Więc zawsze musi być przede mną, musi być najlepszy, słuchajcie. O Jezu, nie możesz tego przeżyć. Nie mogę, bo ty grasz separate bez mnie. O nie, uciekaj! Czemu chcesz mnie zabić, halo? Chciałem strzałą, ale zapominam o tym, że mam TNT, jest dupa. I ponawiam pytanie, dlaczego chcesz mnie zabić? Bo miałem taką ochotę. Jesteś najgorszym kolegą na świecie. O papa, tutaj coś jest. Papaja. Tam nic nie ma. Czy masz, masz tą skrzynkę, masz? Nie, nic nie ma. Ja poznam. Ale jednak przyszedłeś. Ja usłyszałem, wiesz, tam coś jest. To ja mówię, senara, wchodzę. Dwa razy mnie zamawiać nie musisz. Basiu, nie strzelaj do przemusia. O, skrzynkę widzę. Fakt, to jest w ogóle potworów. Rzucają się na nas. Powinniśmy przechodzić na trudniejszym poziomie, to byś zobaczył, ile jest potworów. No buja się, mi ten poziom przeszkadza, ty chcesz mi w ogóle grać jakiś, nie wiem. O. Arlo, Eryk, bo to jest skrzynka. Chyba dostałeś 14 poziom. 14. Gratulacje. No. Czekaj tam, jeb. Gdzieś TNT zgubiłem, Eryk. Ja mam. A czy ty... Ukradłeś mi TNT, ja myślę, że to ja je podniosłem. Dobra, tu byliśmy? Tak, idziemy w górę. Do mnie, moja desko. Wait for me. Zniszcz kocioł, nowy cel. Oho, patrz, jaki to jest kocioł właśnie. Ja mam TNT, mogę ci rzucić. To rzuć w nią. Nie muszę życia podkoksać, bo jestem słaby teraz. Uważaj na tego zombiaczka. Ja pierdzielę, te skrzynki strzelają. Dobra. Tego psa zabił. Roku jeden. Dawaj, ej. Na odległość, na odległość. Tej skrzynce to w ogóle życia nie ubywa. My jesteśmy jednak słabe. Dobra, wchodzę tam. Dawaj, bądź tankiem. Bądź tankiem w tym związku. Fuck. O nie, uciekam stąd! Nie mówię, umarłem. Tak. Ej, Bumbel, to tak nie może być. Bo co ja nie też? Przeżyję. Gdzie ty jesteś? Leżę pod ogniem teraz. W ogniu krytyki leżę. Ja też leżę, padnę. Umieram. Słuchaj, ja też padnę. To umrzyj, gdzieś się zrespimy. Poczekaj, jeszcze spróbujemy. Dawaj na YOLO. Mamy jeszcze dwa respawny, więc najwyżej damy radę jakoś. Dobra, dobra, dobra. O Jezu, ile tu ich jest! Wszyscy bohaterowie polegli. Wow, jedno życie drużyny nam zostało. Gdzie my jesteśmy? A, na szczęście niedaleko. Musimy to mądrze rozegrać, Eryn. No. Bo kurczę, to tak strasznie wali. Czyli nie tankujemy ogółem. Nie, tankować nie i jeszcze muszę zacząć. To słabe. Nie! Coś stało? Znowu, ty. Ej, to jest trudne. Czekaj, ja mam 213 strzał. Ja z góry będę strzał, czekaj, amunicja, moc. Tutaj to, prędkość. Ej, dobra, one we mnie nie strzelają, ja w nie strzelam, jest na razie easy. Gdzie jest mój pies? Dobra, patrz, teraz ci coś pokażę. Dobra, co je budną. Jezu, jest trudne. Ta gra mnie stresuje. Nie, no to ja w kociołek walę, nie walę w te potworki obok, bo one we mnie nie trafiają, tylko walę tutaj, o, w ogień. Dobra. O oh my god. Eryk, mam dobrą miejscówę, chodź do mnie. Idę. Bo mi się zaraz... Jakaś kusza. No widzisz? Jest tak, o. Chcę żyć kołykłem. On zaraz pewnie ewoluuje, coś tak czuję. Jak on zaraz właśnie wybuchnie swoim ogniem magicznym. Coś też tak czuję. Bo mi się zaraz strzały skończą, to będzie przykre. O! To mocy dostałem. Ty mnie coś bije, ty. Nie bijemy przemusia. A, uciekaj, uciekaj! Raz, wziąłem żyćko. I poczekajcie. Dupa. Dobra. 9, to też jest słabe. Padłeś? Nie, sobie ogarniałem rzeczorki.
Dobra. Tam było jabłuszko. Kurde, pieska no. Pieska przywołany. Piesek! Zagryź ich! Gdzie jest Masunia? Chodź tu, ratuj świat od dewastacji. Dobra. Oj. Czekaj, bo muszę się jakoś podchilać. Ja tak nie wiem, no, czym ja się zaraz podchilać. Też chyba będzie... Dobra. Ile masz strzałów? 116. Ja mam 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Potwór ma połowę życia, ja już nie mogę strzelać w niego. Wezmę sobie jabłuszko. No to będziemy tankować. Tak pojedynczo może, ty marnuj na razie strzał, póki może. O Jezu, tam nie można iść, bo to w ogóle cię zabija wtedy, jak wchodzisz w ten piekielny ogień. Jak ja to mam zrobić bez użycia mocy? Nie wiem, ale na pewno nie tam. Może jest dobra. Za słabe. Dostałem jabłuszko. O, ja chcę jabłko. Bierz chlebek. Wziąłem. Ich się w sumie tak zauważyłem, nie da zabić tak do końca. Oh my god, no ja bo one cały czas cię respią. Ej, ta mapa jest trudniejsza niż te pozostałe. One były takie na lajcie. Ej, to jak my to mamy zrobić? Tego się nie da zrobić w takim razie na tym poziomie trudności. Jabłuszko. Chyba, że jestem za słaba. Chyba się może zakoksany za bardzo. Kto, ja? Nie. No. Nie, bo to wybierasz poziom trudności, to ci nie dobiera do gracza. To czemu? Ej, ale patrz, albo strzelasz w niego, mówię, że mu życie schodzi. No bo strzelam w niego. Dobra, się zajmuję tutaj biciem potworów. Może kurde, w sumie że nie można sobie wybrać, żeby w niego strzelać. A nie, mogę. Dobra, muszę uciekać, ale już obczaiłem, jak go pokonać. Muszę po prostu się ładować i w niego trafiać, wtedy mu dużo zadaję. Ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Klikam na pałę. Generalnie na razie daję radę. Dobra. Lecę. I poproszę 10 poziom, bo w sumie lubię dwucyfrowe wyniki. Uwaga! Jest! Wow, dostałem jakiś miecz wielki. I łuk, chcę też łuk. A ja dostałem sztylety księżycowe, what? Ej, dobre to jest. Dostałem jakiś Eryk Pro Elo wyrąbany w kosmos rzeczy. Dobra, widzę, że to nie koniec jeszcze, chodź. Halo, Eryk. No idę, spokojnie. O, piekło. Chyba jednak skończyliśmy, a myślałem, że nie skończyliśmy. O, a ja nie doszedłem tam do końca. Arcyzłośnik został odcięty od dostaw. Odcięli mu internet. O, i mam teraz jakieś fajne sztyleciki. Jeszcze pójdę. Co się stało? Aha. Tutaj. 75 pokonanych mobów, 49 leczenia, 7 powolnych graczy. Wow, no w sumie troszkę umarliśmy. Co mam w skrzyni? Dostęp regeneracji? Ja dostałem balsam na duszę. Idę zobaczyć, jak moje nowe sztyleciki walą. Ej, dobre, zobacz, Eryk na mnie. A ile, po ile zadajesz, bo ja tu nie widzę. A, już ci mówię? Po 14. O lol. To ja ci pokażę, to ja zobaczę, ile z moich napierdzielam. Po 22. A ty masz silniejsze. Dobra, ale w każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Był ze mną Eryń. Byłem, cześć! I zajrzyjcie do Erynia. I na... Zapraszam też was na inne odcinek. Tak, no, bo będzie u mnie. Pa! Cześć.